Witamy obydwie drużyny na murawie, witamy sędziów, witamy kibiców. Jeszcze raz przedstawię podstawowe jedenastki obydwu drużyn. Klub sportowy Lublinianka Lublin, 1 Marcin Mańka, 3 Rafał Kursa, 19 Jacek Paździor, 8 Patryk Grzegorczyk, 21 Mateusz Kozioł, 5 Damian Ścibior, 4 Łukasz Mazurek, 10 Erwin Sobiech, 15 Michał Buniaszczuk, 11 Przemysław Gąsior, 17 Łukasz Gromba. Zakładowy klub sportowy Izolator Boguchwała, 22 Paweł Pawlus, 11 Bartosz Karwat, 9 Michał Bereś, 7 Sebastian Brocki, 5 Marcin Brogowski, 3 Adrian Burak, 12 Dawid Rokita, 8 Jaromir Skiba, 14 Krzysztof Szpont, 10 Jacek Tyburczy, 6 Mateusz Skała. I sędziami dzisiejszego spotkania jako arbiter główny jest pan Paweł Tucki, a na liniach asystować mu będą pan Piotr Lipczuk oraz Jarosław Jasina. Za chwilę początek spotkania. Życzymy udanego widowiska. W trzeciej minucie żółtym kartonikiem został upomniany zawodnik Lublinianki grający z numerem 8, Patryk Grzegorczyk. W czwartej minucie spotkania żółtym kartonikiem upomniany został zawodnik Lublinianki Lublin grający z numerem 15 Michał Boniaszczuk. Spotkania 2-0 dla Izolatora Boguchwała, zdobywcą bramki Jacek Tyburczy. Tak, 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 tak.
Coś mi się tak otarło. Karta! Czekaj. Zakończył pierwszą połowę spotkania pomiędzy Zakładowym Klubem Sportowym Izolator Bogufała a Klubem Sportowym Lublinianka Lublin. Do przerwy wynik 2-0 dla Izolatora po dwóch trafieniach Jacka Tyburczego i dwóch asystach Michała Beresia. No nie, no moglibyśmy na przykład przyjść do tego hotelu też, nie? Tym tam drogo jest. Ale wiem, co chodzi, bo po prostu byśmy poszły i miałby się, wiem, że to jest kasy, co mamy na końcu, a jak nawet nie. U ciebie też. Zdobywają grający z numerem 5 Damian Ścibor. 2-1. Patrz. Mam zupę kurwa. Ale.
wiem, to jest do przedyskutowania. Jeżeli nie dostanie od szefa SMS-a, to jest jasne. Szósta minuta spotkania. Krzysztof Szpon zdobywa bramkę z rzutu karnego. 3-1. Zawsze można jednego więcej. To też nie za wiele, nie? Rośniemy, nie? To rośniemy.
innych to już obojętnie, co sobie wybierzemy, bo procent proporcjonalnie się chyba zmniejszy, nie? Lepiej jak będzie więcej niż my. Ej, weź zjedz jeszcze tą pizzę. Ile tam w ogóle mam? Czy 4 dychy starczy? Koniec spotkania 7 kolejki pomiędzy Zakładowym Klubem Sportowym Izolator Boguchwała, Klubem Sportowym Lublinianka Lublin. Izolator pokonuje drużynę z Lublina 4-1. Jest akcja. Jest gol.